Witam na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W tematyce posiedzenia mamy ocenę realizacji budżetu za 2015 rok, przygotowanie wniosku o udzielenie możliwości udzielenia przewodniczącemu wójtowi gminy Kamieniec Ząbkowicki i punkt ostatni. Czy przyjmują Państwo? Tak. Ja tak. Dziękuję, to możemy zaczynać. Ocena realizacji budżetu za 2015 rok. Dobrze, więc ja tak tytułem wprowadzenia dla Państwa, generalnie rzecz biorąc, do wydania tejże opinii, najistotniejsze są właściwie dokumenty wynikające z dwóch zarządzeń, które obejmują właśnie ten cały szereg dokumentów będących podstawą wydania opinii. Pierwsze to jest zarządzenie z 24 marca 2016 roku. I tam są generalnie trzy dokumenty załączone. To jest sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, informacja o wykonaniu też planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, informacja o stanie mienia. To jest ten jeden dokument składający się właśnie, wchodzący w ramy tego zarządzenia. Natomiast drugie zarządzenie to jest z 13 maja tego roku. W sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Kamieniec Ząbkowicki. To jest to, o czym ja mówiłem ostatnio, tydzień temu. I tutaj jest zawartych szereg dokumentów. Jest to bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący wszystkie nasze podległe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Też łączny rachunek zysków i strat, też dotyczący tych jednostek i łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki. I generalnie rzecz biorąc, te dwa zarządzenia z tymi dokumentami plus ta opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej to są dokumenty będące podstawą dalszego procedowania przez Państwa. I teraz tak pokrótce tytułem wprowadzenia. Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2015. Uchwała Rady Gminy została podjęta 19 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na tenże właśnie na rok 2014. Dokładnie. I plan dochodów stanowił kwotę 22 647 484 zł. I tak samo też po stronie wydatków. Też tak samo było, więc de facto budżet się równoważył. Natomiast oczywiście jak zawsze w trakcie roku mieliśmy do czynienia ze zmianami w budżecie. Tych zmian było troszeczkę, bo było aż 11 uchwał Rady Gminy i 28 zarządzeń wójta. I po tych wszystkich zmianach plan na koniec roku 2015 wyglądał w sposób następujący. Po stronie dochodów była to kwota 25 919 043 zł 72 grosze. Po stronie wydatków była to kwota 29 172 625 zł 72 grosze. Po stronie przychodów była to kwota 3 253 582 zł. Rozchodów nie było. Natomiast wykonanie przedstawiało się w ten sposób, że dochody wykonano na kwotę 25 899 808 zł i 60 groszy. Natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 26 958 775 zł i 36 groszy. Wobec tego oczywiście z tych danych wynika, że rok 2015 zamknął się deficytem, czyli wynikiem ujemnym i była to kwota 1 058 966 zł 76 groszy. Dochody zostały wykonane w 99,93% wobec planu. Natomiast wydatki zrealizowano w 92,41%. Oczywiście tutaj to, co też ostatnio mówiliśmy, na wykonanie wydatków składają się te tak zwane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 roku, które będą faktycznie zapłacone w roku 2016, ale one zawsze się składają na wykonanie konkretnego roku, którego dotyczą, pomimo tego, że fizycznie nie zostały jeszcze opłacone w tym roku. I ta kwota, która dochodzi do tych wydatków wykonanych, która jest oczywiście uwzględniona w tej kwocie, o której mówiłem już,
to jest te 171 363 zł. Jeżeli chodzi o przychody, to w roku 2015 przychody pochodziły z dwóch źródeł. Jedno źródło to były nadwyżki z lat ubiegłych i była to kwota 225 845 złotych 82 grosze. Natomiast drugie źródło przychodów, tych wykonanych na ponad 3 miliony, to jest kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015 i to była kwota 3 miliony 27 736 zł i 18 groszy. Więc tak na dobrą sprawę ten deficyt, który mieliśmy wykonany na koniec roku 2015 miał pokrycie w dwóch źródłach, czyli nadwyżkach z lat ubiegłych oraz też zaciągniętym tym kredycie. Jeżeli chodzi o takie dane dotyczące poszczególnych składowych, no to jeżeli chodzi o dochody budżetu, to one zostały zasilone dotacjami w łącznej kwocie no prawie 6,5 miliona, z czego tam otrzymane na zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej to było prawie 3 miliony. Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych to była prawie kwota 2 milionów. Otrzymaliśmy też dotacje z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na tak zwany program Razem Bezpiecznej. To jest prawie 100 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy też pomoc finansową z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a właściwie tutaj w tym przypadku to z jednego źródła, ale na dwa zadania. To było z samorządu województwa dolnośląskiego. Kwota ponad 25 tysięcy na konserwację rowów melioracyjnych i na odbudowę obiektu pałacowo-parkowego w ramach odnowy Dolnośląskiej Wsi 25 tysięcy. Dotacje celowe w ramach programów tzw. Unii Europejskiej to było kwota ponad 1 300 tysięcy. Subwencje kwota ponad 6 milionów 600 tysięcy. Środki pozyskanych z innych źródeł to była kwota prawie 350 tysięcy i to były z jednego źródła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwa zadania. Jeżeli chodzi o skutki obniżenia przez Radę Górnych Stawek, to jest kwota prawie 650 tysięcy złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to jest niecałe 8 tysięcy, natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych 219 746 zł 99 groszy. Natomiast skutki rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności to była kwota ponad 300 zł. Mogę ten? Tak. Bo tutaj przed chwileczką skutki umorzeń zaległości podatkowych od nieruchomości to jest ponad 200 tysięcy od osób prawnych. No to jest akurat nie na zakład gospodarki komunalnej. Aha, więc to przepraszam, jest zapomniałam. Nasz wewnętrzny. Tak, już teraz. Więc to jest. Dziękuję. Więc sumarycznie patrząc tak na tych skutki umorzeń, są to kwoty naprawdę niewielkie, uwzględniając to, że to jest. To jest zakład gospodarki. Jeżeli chodzi też może takie istotne kwestie, które też czasami są przedmiotem zainteresowania w aspekcie stanu należności i gotówki, to na koniec roku 2015 gotówka i depozyty ogólnie wyniosły ponad 2 miliony 250 tysięcy złotych, należności wymagalne prawie 3 miliony, pozostałe należności ponad 300 tysięcy. Jeżeli chodzi o strukturę generalnie dochodów, no to zwyczajowo, jak zawsze praktycznie znaczący udział, najistotniejszy udział dla kształtowania dochodów to oczywiście są dotacje i subwencja. Niemałe też znaczenie oczywiście mają wpływy z naszych podatków lokalnych i też udziały w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych, jak i też od osób prawnych. Jeżeli chodzi o wydatki... Ale przepraszam, jeszcze na tej stronie, tam te należności według dłużników to są dość duże dla nas. Tak, tak. To jest dość duża suma. Słuchajcie, sektor 9, no ale tutaj jest 400 tysięcy przedsiębiorstwa niefinansowane. Tutaj
gospodarstwa domowe, te ponad 2 miliony. No to jest też ten aspekt tego jednego dłużnika, tak, który... No, ale tutaj te przedsiębiorstwa niefinansowane ponad 400 tysięcy, to jest też dość dużo. No ale ten dłużnik tu już się ciągnie od kilka lat. Tak, ale to też jak Państwu to już kiedyś sugerowano, że to jest istotna kwestia z tego względu, że też oczywiście po, jak to zwykle bywa, po spadkodawcach zwyczajowo odzywają się dłużnicy i chodzi też o kwestię udokumentowania tego zadłużenia, żeby nie było takiej sytuacji, że dajmy na to wierzyciele dłużnika zmarłego próbują dajmy na to dochodzić od spadkobierców, dajmy na to jakiś kwot czy jakiś praw, a jednocześnie ten, który jest tym spadkobiercą, nie jest w stanie udowodnić, że tak naprawdę to, co uzyskał z tytułu spadkobrania, jest tak naprawdę niczym wobec tego, co ta osoba miała zadłużenie. Bo jeżeli chodzi o kwoty, to jest... Odrzucić spadek. Tylko, że w przypadku jednostek samorządu terytorialnego tutaj nie mamy wielkiego pola. To jest tak samo jak, przepraszam, tak przerwę, bo z tymi dłużnikami, nawet osoby fizyczne. Jak byłam w banku, to się dopiero też dowiedziałam, że ważne jest, kto jest w pierwszej kolejności. Tak, tak. Najczęściej urzędy nie pilnowały tego i banki, nie banki pierwsi i to, co tam zostanie, to... No ale nie można tego, bo to już tyle lat się ciągnie. Tylko, że powiem Pani szczerze, że ci wierzyciele tego dłużnika zmarłego niestety cały czas się odzywają. Niestety cały czas się odzywają. No i próbują za wszelką cenę uzyskać coś dla siebie. My oczywiście robimy wszelkie działania, żeby im to uniemożliwić. No ale to jest niestety proces, to jest proces bardzo długotrwały, czasochłonny, pochłaniający naprawdę dużo energii, włącznie z postępowaniami sądowymi. No bo mówię, my tutaj ze swojej strony staramy się za wszelką cenę bronić naszych argumentów. No natomiast to trzeba się liczyć, że to jeszcze też przez jakiś czas będzie trwało, póki te ewentualne zaległości tego dłużnika, który zmarł, nie wygasną. Czy to z mocy przepisów prawa, czy to jest na podstawie jakichś decyzji poszczególnych wierzycieli, czy też w oparciu o wyroki sądowe. Ale jest jeszcze sporo tych różnych takich długów. Bo to z drugiej strony tak instytucji... jest duża suma, odsetki też rosną dłużej i to co roku na koło. To są wirtualne, aczkolwiek jest to jeszcze taki argument też z naszej strony, żeby się bronić przed ewentualnym tutaj próbą wyciągnięcia od nas pieniędzy, które no w tym wypadku, patrząc na to, są nienależne. No ale Państwo też wiedzą, jak to w życiu wygląda generalnie rzecz biorąc i tak jak mówię, jednostki samorządu terytorialnego mają niestety tutaj ograniczone pole manewru, o ile osoby fizyczne, jeżeli się w porę zorientują, mają możliwość odrzucenia spadku, to w przypadku jednostek samorządu terytorialnego to już tak nie działa. To już tak nie działa. Na te przedsiębiorstwa niefinansowane, te ponad 400 tysięcy? To są generalnie tutaj należności wynikające z bieżących podatków, czyli to są, mówiąc ogólnie, podmioty gospodarcze, których celem nie jest obrót pieniądza, czyli nie banki, nie instytucje finansowe, tylko takie zwykłe podmioty gospodarcze. No to też są te zaległości wynikające zapewne z różnych przeszkód tkwiących po stronie dłużników. Oczywiście tak jest też zaznaczone w informacji, są prowadzone działania egzekucyjne, ale to też nie znaczy, że istnieje możliwość wyegzekwowania wszystkich zaległości, bo zawsze tak będzie, że będą niestety zaległości. Dobrze. Dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tutaj wydatkową, no to generalnie rzecz biorąc, jak zawsze na wykonanie wydatków składają się dwa rodzaje wydatków. Są to wydatki bieżące i też wydatki majątkowe. I tutaj na stronie tam 28 mamy zaznaczone, że wydatki bieżące w ogólnej kwocie prawie 27 milionów wykonanych wydatków. Wydatki bieżące to była kwota prawie 23 milionów 400 tysięcy. Co stanowiło 86,8% zrealizowanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe to była kwota ponad 3,5 milionów, to jest 13,2% zrealizowanych wydatków. I jeżeli chodzi o kierunki wydatkowania,
środków, to jak zwyczajowo to ma miejsce, najistotniejsze tutaj wydatki, największe wydatki idą oczywiście na oświatę i wychowanie, istotne wydatki idą na pomoc społeczną, ale też w roku 2015 też istotne środki szły na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, czyli generalnie te wszystkie przedsięwzięcia, które służą zarówno tutaj naszej kanalizacji wodno-ściekowej, jak i też ochrony, dotyczące ochrony środowiska. Też niemałą część wydatków została poniesiona na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego, ale to akurat nie Państwo mają tego świadomość, że tutaj dosyć istotne wydatki w zakresie utrzymania naszego obiektu pałacowego są ponoszone, wobec tego też to ma odzwierciedlenie w takim poziomie wydatków. Jeżeli chodzi o rezerwę ogólną, ona została rozdysponowana na przestrzeni roku 2015 na ogólną kwotę, całościowo 107 tysięcy. Objęta były dwoma zarządzeniami wójta. Jedna na kwotę 59 tysięcy dotyczyła zabezpieczenia dodatkowych środków na remonty dróg gminnych wewnętrznych, a druga na kwotę 48 tysięcy i tam była kwestia zabezpieczenia środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom, zakup energii dotyczącej oświetlenia ulic, placów i dróg oraz nieruchomości gminnych. Kwestia jeszcze może taka z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, tak zwanego wyniku operacyjnego, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Tutaj w tym przypadku jest pozytywny trend z uwagi na to, że wykonane wydatki bieżące są niższe aniżeli wykonane dochody bieżące. Jest to jedna z reguł usankcjonowana przepisami ustawy o finansach publicznych i ta różnica to jest kwota ponad 350 tysięcy złotych. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, tak by to mogło wyglądać. Więc jeżeli są jakieś pytania dodatkowe, to prosiłbym. Czy te 16 tysięcy, które było brane z rezerwy na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, to jest w ogóle ogólna kwota, która poszła w roku 2000? Nie, to było coś takiego, że daj na to plan. Na rok 2015 zakładał jakąś tam kwotę. Okazało się, że dajmy na to będą braki w tym zakresie i wójt dajmy na to uruchomił swoją rezerwę w takiej kwocie po to, żeby zabezpieczyć plan pod kątem ewentualnego wydatku na ten cel. A możemy wiedzieć w ogóle, ile gmina płaci pozostałe gminy w całości? Tak, to już pani powiem, na której to będzie stronie. No właśnie. No to tutaj też jest. Płacimy. No to samo jest z opieką dla domach pomocy społecznej. Więc... Czy to będzie w Ząbkowicach, czy będzie w Kamieniu? To są koszty. To jest strona 44. Tutaj mniej więcej w połowie tej strony 44 jest ta informacja. I pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin to jest kwota 184 196 zł 26 groszy. Zdaje się, że nie ma, że to tych dzieci mało, prawie 200 tysięcy. Mhm. A ile? A wpływy właśnie z innych gmin do nas? To już też pani powiem. Czekaj, będzie umiejscowiony. Bo to tylko rozumiem za przedszkola, bo za szkołę. Tak, nie, bo z przepisów ustawy o systemie oświaty wynika tylko i wyłącznie właśnie obowiązek rekompensaty dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli. Znaczy to akurat nie powiem szczerze, będzie w globalnej kwocie. To akurat nie jest wyszczególnione. Gdzie kiedyś było wszystko? I to takie jedna klasa w gminie. Pierwsza, no ja wiem. Jedna klasa w gminie. Powiem tak, tutaj akurat nie mam tego wyszczególnionego w tej informacji, ale to jest na stronie czwartej.
Tam jak jest rozdział poświęcony przedszkolom, jest paragraf 083 wpływy z usług. Rozdział 801.04, paragraf 083.0. Wpływy z usług. I w tej kwocie 119 tysięcy mieszczą się wpływy zarówno dotyczące tego, co inne gminy nam rekompensują z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin na terenie naszej gminy, to jest to, ale też tu są wpływy z tytułu usług realizowanych przez nasze przedszkola podległe, czyli to jest zespół szkół numer 2 i przedszkole numer 1, które na przykład mają takie kwestie jak wypłata, nie wypłata, tylko wpłata za wyżywienie i za... I to co wraca. Tak, tak. Za wyżywienie i za to, że dzieci uczęszczają do przedszkola. Więc tutaj na ten paragraf składają się te trzy tytuły. Zwroty tych dotacji przez inne gminy i też wpływy za opłaty i za uczęszczanie do przedszkola. Tu dużo dzieci uczęszcza poza gminą do przedszkola. Ja się wcale nie dziwię. Przepraszam, że mówię o pani Marcie, ale pracuję w Ząbkowicach. Tak. Tu u nas jest to, co ja kiedyś już z panem wójtem w pierwszej kadencji rozmawiałam. Nasze przedszkole powinno być do 16. Tłumaczyłam, tak jak kiedyś było. Powinno być przynajmniej otwarte od tej pół do 7. Wtedy przychodzi... Ono jest otwarte od 6.30. Tak, żeby jedna pani tam, na przykład do śniadania, bo wie pan, dużo tych dzieci nie ma, ale jedzie mama do pracy, coś z tym dzieckiem. I później przecież pracownice z gminy naszej biegiem pod przedszkole, bo dziecko już ubrane o pół do 4, a pracujecie do pół do 4, żeby do 16. Co mają mamy zrobić? No wożą te dzieci. No. Dobrze, że jest samochód. A ci, co pracują do pół do 4 w Ząbkowicach, to będą tu na 16. Dlatego właśnie mówię. No nawet wie pan, tutaj wiem, że niektóre panie tak, goniły tu pracownice z urzędu. Jedna drugą woziła i szybko, przecież mieszkam koło urzędu. Bo już dziecko ubrane i już, bo przedszkole do wpół do 4. No to nie mają co zrobić i muszą. A jak w Ząbkowicach jest czynne przedszkole? W Ząbkowicach są nawet niektóre przedszkola czynne do godziny 18. No. Od 6 rano do 18, w zależności właśnie po prostu jak rodzice pracują, tak dają dzieci. Większość jest w przedszkolu otwarta przynajmniej do 16.30. Bo wtedy jedna pani, ja to tłumaczyłam, zostaje jedna pani, bo to dużo tych dzieci nie ma. Jakaś ta grupka, ona zbiera te dzieci do jednej sali i można tak harmonogram pracy ustawić paniom, że... Rano wszystkie dzieci do jednej sali, później się rozchodzą na swoje zajęcia i po południu jak kończą zajęcia, tych dzieci zostaje już mniej, bo wiadomo, że nie ma wszystkich. Tak samo idą do jednej sali. A czy mamy taką informację o lokalizację? Bo na przykład czy dzieci chodzą do Ząbkowic, do Ziębic, do Paczkowa, do Złotego Stopa? Czy mamy takie... Tak, bo to też jest podstawą, dajmy na to, wystawiania not obciążeniowych z tego tyłu, więc oczywiście to jak wpływa, to też jest weryfikowane, czy aby to dziecko jest naszym mieszkańcem i czy faktycznie uczęszcza do tamtego przedszkola, więc to jest też przedmiotem weryfikacji. A znamy kwotę, ile za jedno dziecko gmina musi płacić? Tak. Tylko oczywiście to nie jest tak, że to jest kwota jakaś stała, która na przykład jest zawsze w takiej samej kwocie i to zależy generalnie rzecz biorąc od budżetu konkretnej gminy. W jednej gminie będzie to kwota, no załóżmy 400, w drugiej będzie 500, w następnej będzie 600, ale tak mniej więcej te kwoty oscylują na jedno dziecko na jeden miesiąc w granicach 500-600 zł. Granice. I tu 500 plus powinno być skierowane w tą stronę, a nie pieniądze do ręki. Pieniądze na przedszkola, na poprawienie infrastruktury i wtedy to, a tak to w 80% pieniądze będą przejedzone. Przejedzone to bajka? Żeby tam przepite. Były przejedzone. To jest bajka. Żeby były przepite. No to ja to mówię, bo to też kalorie. Ja mam pytanie tutaj w inwestycjach. Przebudowa budynku gospodarczego, proszę nie szukać, tylko ten. No ten, już też się to ciągnie trochę. Budynku przy urzędzie gminy. I dalej jest zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie możliwe w następnym roku. Czy coś pan tu wie na ten temat, czy dalej to? Znaczy to się generalnie wpisuje też w to zadanie, które ostatnio, o ile dobrze pamiętam, wprowadzaliśmy do budżetu dotyczące tutaj zagospodarowania parkingu. Ja wiem, o co chodzi, podobno,
Więc to oczywiście jest jeszcze koncepcyjnie wszystko do rozstrzygnięcia. Jak to się zakończy ostatecznie, to jeszcze zobaczymy, no bo to jest też związane z uzgodnieniami z różnymi instytucjami, również i z konserwatorami, z konserwatorem zabytków, więc to też od tego będzie zależało, jaki tak naprawdę będzie efekt końcowy tego wszystkiego. No i tutaj następna modernizacja budynku schroniska młodzieżowego w Zaciszu. Co prawda no, nie jest to duża suma, bo 9,5 tysiąca. Ale o ile ja wiem, to ten budynek jest wystawiany na sprzedaż. Tak, ale w chwili obecnej on tam musiał spełniać warunki i tam jakieś tam wydane zabezpieczenia przeciwpożarowe. Tam były wydane. Musi być po to. Tak, były wydane zalecenia ze strony, już nie pamiętam jakiej instytucji, ale były wydane, musieli się dostosować do tego i był niezbędny zakres prac do wykonania. Tak, że tam ta szafa, no, pepołusz musiał być na piętrze. No. No i tutaj ten ostatni punkt doły nasze, czy coś się zmieniło, bo tutaj też pierwszy etap przygotowania dokumentacji miał być do 30 czerwca. I to jest akurat, nie z tego co pamiętam, ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2015. Ale nie, bo tu jest, że do 30 czerwca 2016, a już tak, mamy tak, maj tak, i dlatego tak, pytam. Tak. Tam część dokumentacji została już wykonana, też już płatność częściowa została zrealizowana z tego tytułu, o ile dobrze pamiętam, na kwotę 25 tysięcy w ramach tych środków niewygasających. Jeszcze jest jakaś część dokumentacji do wykonania, więc podejrzewam, że prawdopodobnie będzie to zrealizowane do końca czerwca. Tam chyba PKP Zakład Nieruchomości nie przedstawił. Tam jest droga konieczna, coś takiego. Tak. I to też nie wiem, czy to będzie w jakikolwiek sposób też może blokowało kwestię ewentualnej dalszej zrealizowania w tym momencie do końca tego zadania, do końca czerwca. Ale to jeszcze zobaczymy. No, nawet, no nie, bo miesiąc czasu łącznie. Ale część, znacząca część dokumentacji została wykonana, bo płatność na, o ile dobrze pamiętam, 25 tysięcy została zrealizowana, więc no tam większość dokumentacji praktycznie jest. Resztę będę pytała na budżetówce. Zostały wykonane na 196% planu. Tak? Dlaczego tak się stało? No niedoszacowane było na samym początku? Czy to znaczy generalnie 100% przebitki planu? To... Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że plan jest jakąś wielkością zakładaną, planowaną. Nie zawsze jest tak, że dajmy na to uzyska się wpływy na takim planowanym poziomie. I tutaj akurat nie w tym wypadku, no akurat nie wyszło, ale patrząc, proszę Państwa, globalnie. 190, to jak nie ale nie, no, założenie. Założenie. A teraz dajmy na to też odnosząc się do tego tematu, to też na przykład można by było zerknąć globalnie, a nie tylko poprzez pryzmat dochodów majątkowych. To jest przedstawione na stronie 24. I dajmy na to, plan mieliśmy, jeżeli chodzi o dochody globalne, na kwotę 25 919 tysięcy groszami, natomiast wykonanie dochodów było na prawie 25 milionów 900, więc też powiedzmy, to też odzwierciedla, że w sumie w drugą stronę też nie zakładaliśmy, że będą aż takie duże wpływy z innych tytułów, a jeden się okazało, że były wyższe. Bo mieli nie dać, a dali. No na przykład. Albo się nie doszacowało, żeby było jak by to dobrze realizację. Nie no, ale proszę Państwa, patrząc na aspekt globalny, to praktycznie prawie 100% wykonanych jest dochodów wobec planu. Ale z kolei, jeżeli dochody mamy na 196, bo mówię o majątkowych, tak, a wydatki mamy na 82, to dochody majątkowe żeśmy nie oszacowali, no bo prawie 100% jest więcej, natomiast wydatki no też mamy, ale z kolei poniżej, tak? Bo mamy 82%. I to już nie jest taka różnica, ale ja tylko mówię o majątkowych. No okej, globalnie się zamyka, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, tak? Tylko mówię, że coś... Znaczy, no to jest kwestia, no wie pani, no to różnie bywa, tak jak też tutaj wspomniał pan radny. Czasami się zakłada pewne dochody w wyższej kwocie, a czasami się nie zakłada pewnych dochodów, a wpływają te dochody. Więc to też
No, różnie to było. Albo się sprzeda, albo się nie sprzeda. No to też jest kwestia. Albo się w przypadku wydatków na przykład jest o wiele niżej aniżeli zakładany tutaj próg planu. Dobra, czyli znaczy, że zaplanowane wydatki? Aha. Czyli ogólny plan, powiedzmy, wydatków był jakiś tam, a wydatki wykonane są troszkę niższe. I tutaj w naszym przypadku jest to 92%. Dziesiątka. Do zamieszek. Będzie pan omawiał zarządzenie? Tak, oczywiście. Tylko 13 maja. Tak. Dobrze, więc jeżeli chodzi o to zarządzenie, to tak jak wspominałem, tutaj mamy, powiedzmy, takie już stricte finansowe rzeczy typu bilans, rachunek zysków i strat łączne, zestawienie zmian w funduszu jednostki. I to, co też wspominałem, załącznik numer 1, który obrazuje nam bilans wykonania budżetu państwa, jest to dokument, który dotyczy stricte tylko i wyłącznie samej gminy. Natomiast pozostałe dokumenty zamieszczone... Jako budynku, tu, tak? To znaczy, ja bym to może nie precyzował do budynku, ale w sensie podmiotu. Podmiotu, czyli gmina a nie urząd. Gmina, a nie urząd. W ten sposób. Czyli gmina, nie urząd. Natomiast pozostałe załączniki od 2 do 4 obrazują bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki, ale dotyczące właśnie nie gminy, tylko dotyczące tych innych jednostek typu urząd, typu przedszkole, typu szkoła, typu CIS, typu ZGKiE. I one oczywiście obejmują swoim zakresem już takie różne, powiedzmy, fachowe określenia, które obrazują sytuację finansowo-majątkową. Czyli dajmy na to na przykład, jakie są aktywa w postaci środków trwałych, jakie są wartość inwestycji, jakie są wartości udziałów, należności, zobowiązań, środków pieniężnych. Jak będziemy stronami pytania, można? No nie ma problemu, tak? Może być. W załączniku drugi, na tej pierwszej stronie, akcje i udziały, ponad 14 milionów. Tak, i to jest udziały w Z2K w Nowej Rudzie. Tak. Już rozumiem. Dobrze. Ile to jest tam procent? 25. Ale z jakimś przecinkiem. 25 z groszami. Spółka, no dobrze. Na następnej stronie. A jak będzie wzięty kredyt, to będzie to ujęte też u nas? Tak, obciążamy? Tak. Jest to w tej 1/4, nie? Czy w całości? Ale w jednej... Jak był kredyt, prawda? Nie. Bo ja myślałem, że pan mówi o naszym. Nie, to już jest kwestia tylko i wyłącznie oni wykazują swoim sprawozdaniu finansowym. Ja rozumiem, właśnie o co chodzi, że teraz tak, że to, co jest ujęte, a teraz wszystkie jednostki, które byłyby zadłużone, to nie będzie tu. To znaczy, to zależy, bo jeżeli dajmy na to, są tu nasze jednostki podporządkowane, które bezpośrednio pod nas należą, to byłoby to wykazane tutaj. Natomiast te, które nie są podporządkowane, ale jest jakaś zależność pomiędzy nami a nimi, w postaci na przykład tego, że my mamy udziały, albo jakieś inne prawa, na podstawie których jesteśmy związani z tymi instytucjami, to takie rzeczy nie będą wykazane. To na przykładzie jest właśnie ta Nowa Ruda. Czy ta Nowa Ruda będzie ujęta wtedy? Nie, ten kredyt nie. No właśnie. Ten kredyt nie. Nie ujęte, a jest. A to u nich jest ujęte, tak jak pan tłumaczył. Tak. I w ich sprawozdaniu finansowych winno być to wykazane. A na następnej stronie należności z tytułu dostaw i... Nie, przepraszam. Należności krótkoterminowe. Te ponad 3600. To są wszystkie te kwoty, które składają się na wszystkie nasze podległe jednostki. I tutaj są wyszczególnione poszczególne tytuły. Są to z tytułu na przykład dostaw i usług, pozostałe należności, należności od budżetów. I to oczywiście też się poniekąd, nie, bo to nie jest takie proste przełożenie, ale poniekąd się zazębia z tą informacją z wykonania budżetu. Tam też, tutaj w tym też są podatki. Te długi, nazwijmy tak krótko, dobrze. Znaczy, to nie są długi, tylko nasze należności. No, należność, ale wie pan.
Znaczy czyjeś długi na pewno. Czyjeś długi, ja mówię o innych. A w takim układzie tam pod spodem w punkcie B pozostałe należności ponad 3 miliony, wiecie. To tak, jest, to jest między innymi w tej kwocie mieszczą się te podatki. Dobra. Na tym załączniku numer 2 nie ma nic. Chyba się to tyle. A w załączniku numer 3 usługi obce. Ponad 6 milionów. Co to jest, proszę mi wytłumaczyć? Na wynik finansowy poszczególnych jednostek składają się zarówno przychody, jak i koszty z różnych tytułów. I dajmy na to, to co jest tutaj wymienione w postaci usług obcych, to są koszty składające się na podstawową działalność wszystkich naszych jednostek podporządkowanych. Czyli usługi różnego rodzaju, typu nie wiem, usługi pocztowe, typu usługi telefoniczne, typu usługa kanalizacyjna związana na przykład z przepchaniem rury, typu jakiś remont czegoś, typu naprawa samochodu. Zysk jest w punkcie F i odsetki na 62 tysiące, czyli rozumiem, że to myśmy otrzymali, bo to jest pod zyskiem. Ale mówi Pani o której kwocie? Na następnej zaraz stronie jest punkt F, zysk strata i pisze odsetki 62 700. Aha, to jest to. To są przychody finansowe. To jest kategoria przychodów finansowych, czyli to, co jest nam należne z różnych tytułów. Czyli głównie są to należności w większej części z tytułu podatków, z jakichś też umów cywilnoprawnych. Czyli to jest to, co jest nam należne. Bo znowu pod spodem są koszty i też są odsetki, tak, ale tylko 17 tysięcy. Tak, dokładnie. Czyli to my, to my płacimy. No. Tak, dokładnie. Dobrze. To 45 na plusie. Tak. O ty, tak patrząc to tak. Na liczby. Tak. Co ja też mam? Mam tylko, bo ja wiesz, ja tak czytam i muszę... Właśnie, a w załączniku numer 4... Tak. Też okularów nie wzięłam. I jedynka, jeden, dwa. Zmniejszenie funduszu jednostki i tam jest aż o ponad 42 miliony. Jeden, co to jest? To znaczy tak, to jest fundusz jednostki, to jest to akuratnie sprawozdanie dotyczy funduszu jednostki, czyli wszystkich funduszów poszczególnych jednostek składowych w postaci jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, czyli my jako urząd, szkoły, przedszkola, CIS, ZGKM. Fundusz jednostki obrazuje tak jakby masę majątkową, którą dysponują poszczególne jednostki. Oczywiście jak zawsze w każdej jednostce na taką masę majątkową zwyczajowo wpływa coś, co zwiększa i też co zmniejsza. I w tym wypadku akurat nie mamy po stronie zwiększeń funduszu, to jest pozycja 1.1, kwotę ponad 44 milionów. Natomiast to, co zmniejsza nam ten fundusz w trakcie roku całego, to jest kwota ponad 42 milionów. I w ślad za tym są poszczególne składowe, na przykład zysk bilansowy, wydatki, które się składają na te zwiększenie i zmniejszenia. Środki na inwestycje, czy też nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, a później analogiczne w drugą stronę, na przykład strata, dotacje i środki na inwestycje, to co my sprzedajemy albo przekazujemy nieodpłatnie innym podmiotom, czy też jakieś inne kategorie, które się składają na te elementy. Jeszcze coś tam mam zapytać. Przepraszam, także chcę pytać, bo ja... A nie, to nie. Tutaj jest na samym dole opisówka. Tak. Symbol 2.5. Odpisanie kosztów niepodjętej budowy środka trwałego. Niewykorzystanie dokumentacji projektowych 5 tysięcy. Nieduża suma, ale o co tu chodzi? Znaczy to jest tego typu sytuacja, że dajmy na to czasami są ponoszone wydatki generalnie na inwestycje,
A później się okazuje, że na przykład czy całość, czy część tych wydatków nie są przydatne z punktu widzenia czy to technologicznego, czy to na przykład z uwagi na upływ czasu, obowiązywanie jakiejś dokumentacji, albo na przykład w zakresie zmiany jakiejś koncepcji, że jednak będziemy coś inaczej robić. I to są tego typu koszty, które już nie można przyporządkować do zadania inwestycyjnego z uwagi na to, że nie da się powiązać w sposób bezpośredni z danym zadaniem inwestycyjnym. Wobec tego należy odpisać te koszty inwestycji. A możemy się dowiedzieć, jaka to była dokumentacja? Powiem szczerze, teraz nie pamiętam, czego to dotyczyło. Nie chcę tak strzelać. Ale to była właśnie jakaś dokumentacja projektowa. Czy to nie było na dwa fundamenty na parkowym? Ale to nie. Nie wiem, czy to nie było coś z jakimiś... Nie z drogami, czasami nie. Nie. Coś chyba w okolice świetlic wiejskich, coś takie tematy, co mi się wydaje. Ale no w tej chwili nie pamiętam akurat dokładnie, czego to dotyczyło. No i ostatni właśnie też jest taki... Przeksięgowanie straty za rok bieżący likwidowanej jednostki. I to dotyczy Doboszowic. Likwidowana była w trakcie roku jednostka, wobec tego musieliśmy przeksięgować wynik. No jak zawsze w jednostkach budżetowych są... Nie chodziło mi tylko o co. Dzięki. Dobra. Ja więcej nie mam. Ja jeszcze wrócę do tego bilansu z wykonania budżetu państwa jednostki. Bo mamy wynik wykonania budżetu mamy na minusie tam ponad milion. Tak, to czyli jest to wynik roku 2015, to co wynikało z informacji o wykonaniu budżetu. Planowany wynik budżetu jest 225. Tak, to jest to, co służyło, tak jak mówiłem Państwu, finansowania deficytu roku 2015, czyli to są nadwyżki z lat ubiegłych. Znaczy zimny, muszę być ciepło. Ja nie mam pytań do pana skarbnika. Ja też. Nie. Wszystkie dokumenty nie są przedstawione, które są nam potrzebne. Nie wiem, czy my robimy? A po co? Ja bym się i tak będę potrzebowała przerwy, bo muszę zrobić protokoły. To pan skarbnik może zostać. Tak jest. W razie draki to niech nam powie. Będzie na pana skarbnika. Przechodzimy do punktu kolejnego, przygotowania wniosku o udzielenie, pozwolenie na udzielenie absolutorium budowy gminy. Tutaj pani Marta z Biura Rady zaoferowała nam pomoc, poprosiłam, że taką opinię komisji nam przygotuje. Ja mam opinię, jak to wyglądało po prostu też w tamtym roku. Tam się tylko liczby zmienią. Tak, tam się zmienią tylko liczby, tak naprawdę. Aha, to teraz tam, bo tutaj się tylko jeszcze te cyfry zmienią. Tak, cyfry się pozmieniają, bo będziemy brać samą. No ja to czytałam, to znam to. Ale tak, żeby jeszcze było formalnie, wniosek opinii komisji jest taki, że o udzielenie się do tego mówię. Tak, za. Tak. To będzie 4, 1 nieobecny. Tak, 4. No. Czy ten protokół będzie pani się pisać? Z tego? Nie, ale mam zaległe dwa, które muszę przeczytać i musimy je przyjąć. Także na razie dziękuję. Będziemy przerwę na wydarzenie. W czwarte sprawy różne. Mam dwa protokoły. Pierwszy protokół. Data jest dzisiejsza. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej 13 maja. Temat posiedzenia. Punkt pierwszy. Ocena realizacji inwestycji. Aha, to nie. To ja zacznę może od kwietniowej. Nie. Tak, od kwietniowej. Dobra. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej. To jeszcze nie było. Tak. Rady Gminy Krawiec Ząbkowickiej w dniu 14 kwietnia. Temat posiedzenia. Analiza działalności sytuacji finansowej ZGK i M w Krawiec Ząbkowickim za 2015 rok i pierwszy kwartał 2016.
Punkt drugi, analiza działalności sytuacji finansowej GOPS-u w Kamieniu Ząbkowickim za 2015, pierwszy kwartał 2016. Punkt trzeci, informacja dotycząca przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, przetargi, zapytania, oceny i wybór wykonawcy w 2015 roku, kontynuacja tematu. Punkt czwarty, informacja dotycząca sposobu użytkowania rozliczenia samochodu służbowego, kontynuacja tematu. Punkt piąty, analiza działalności sytuacji finansowej Centrum Integracji Społecznej w Kamieniu Ząbkowickim za 2015 rok, kontynuacja tematu. Punkt szósty, sprawy różne. Obecnie na posiedzeniu komisja w składzie Maria Kazik, zastępca przewodniczącego, Marta Sybor, przewodnicząca, Edward Szanin. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pan Stanisław Gołębiowski, sekretarz gminy, pani Ludwika Hanisz, burmistrz, pełniąca obowiązki dyrektora ZGKiM, pani Helena Staśkiewicz, dobrowolska, kierownik GOPS-u w Kamieniu Ząbkowickim, pani Agnieszka Dendereszcza, główna księgowa GOPS-u w Kamieniu Ząbkowickim, pan Robert Płosik, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kamieniu Ząbkowickim. Ogólny zarys posiedzenia. Pani pełniąca obowiązki dyrektora ZGKM odpowiedziała na pytania komisji dotyczące analizy działalności sytuacji finansowej ZGKM. Następnie panie z GOPS-u poinformowały komisję sytuacji związanej z programem rządowym 500+. Szczegółowa analiza działalności sytuacji finansowej GOPS-u była omówiona na innych komisjach stałych, dlatego też członkowie komisji rewizyjnej uznali, że wyżej wymieniona tematyka została wyczerpana na wcześniejszych posiedzeniach komisji pozostałych. Tematy zaległe dotyczące analizy działalności sytuacji finansowej CIS został zreferowany przez pana kierownika CIS. Informacja dotycząca przeprowadzonych procedur zamówień publicznych oraz informacja dotycząca sposobu użytkowania rozliczania samochodu służbowego, kontynuacja tematu, zostały przedstawione przez sekretarza gminy. Jednak zdaniem komisji temat nie został wyczerpany, ponieważ komisja nie uzyskała odpowiedzi na wcześniejsze zadawane pytania oraz sekretarz gminy nie potrafił odpowiedzieć na pytania zadawane przez członków komisji, w szczególności dotyczące rejestru samochodu służbowego wójta gminy. Wnioski komisji o otrzymywanie materiałów, które wyczerpują tematykę posiedzenia. Prośba o zapis w protokole. Komisja rewizyjna zwraca się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na poniższe pytania. I pierwsze. O przedstawienie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Czy taki plan został już opracowany? Lub proszę o podanie przedłużonego terminu wykonania zadania. Punkt drugi. Komisja zwraca się z prośbą o dostarczenie kserokopii umowy na dokumentację techniczną hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2. Punkt trzeci. Zwraca się z prośbą o dostarczenie kserokopii umowy i aneksu z firmą, która w zakresie umowy ma nagrywanie komisji stałych Rady Gminy. Punkt czwarty. Komisja zwraca się z prośbą o dostarczenie kserokopii faktur za nocleki podczas delegacji służbowych wójta gminy w 2015 roku. Punkt piąty. Proszę o wyjaśnienia dotyczące rejestru samochodu służbowego wójta gminy. Punkt szósty. Proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej umów na promocję gminy, w szczególności umowy numer. I tu jest wymienionych 6 umów, które nam były przedstawione, że to pan Błotko, chyba tymi umowami się zajmują. Posiedzenie komisji udostępnione jest na kanale YouTube. Podpisy komisji. Ktoś z państwa ma uwagi do protokołu? Nie. A pan Błotko rzucił do przestrzeni. I teraz kolejny protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kamieniu Ząbkowickim w dniu 13 maja. Temat posiedzenia. Punkt pierwszy. Ocena realizacji inwestycji za 2015 rok. Punkt drugi. Informacja dotycząca przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, przetargi, zapytania, oceny, wybór wykonawcy. Otrzymamy zaległe informacje dotyczące podpisanych umów na promocję gminy, w szczególności sposób wyboru wykonawcy, czyli do ilu oferentów było wysłane zaproszenie do składania ofert. Punkt trzeci. Informacja dotycząca sposobu użytkowania rozliczenia samochodu służbowego. Punkt czwarty. Odpowiedź na pytanie komisji dnia 14 kwietnia 2016 roku. Punkt piąty. Sprawy różne. I obecnie na posiedzeniu komisja w składzie Maria Kacik, zastępca przewodniczącego, Dominik Krekora, Marta Sygosz, przewodnicząca, Edward Szulin. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pan Jacek Rozumek, skarbnik gminy. Ogólny zarys posiedzenia. Skarbnik gminy odpowiedział na pytania członków komisji dotyczące inwestycji w 2015 roku. Komisja rewizyjna nie otrzymała materiałów, o które prosiła, związanych z zaległą tematyką. Członkowie komisji otrzymali pismo od wójta gminy dotyczące zaległej tematyki. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wnioski komisji brak. Prośba o zapis w protokole brak. Posiedzenie komisji udostępnione jest na kanale YouTube. Ktoś z państwa ma uwagi? Nie ma. To znaczy... Jest taka sprawa, że ja tam powiem, zaznaczyłem, że mi te dokumenty wystarczają. Ja zaraz jeszcze przeczytam pismo, bo myśmy... Ale w protokole to też mogę zaznaczyć, bo ja się pod protokołem nie mogę podpisać, jeżeli to nie będzie napisane. Ale co mam zapisać? Zapisać, że ja mam zdanie odrębne na temat kompletu dokumentów potrzebnych do wyjaśnienia.
czyli jest zmiana w punkcie 6, prośba o zapis w protokole. Pan radny Dominik Rykora zgłasza pan odrębne dotyczące kompletów dokumentów do wyjaśnienia. Tak? Tak. Proszę. Nie zrozumieliśmy się, bo ja pytałam, zaznaczałam dane odrębne w tym piśmie, na które żeśmy ustalili, że będziemy odpisywać. Panie Szyba, drugi. Proszę, panie pan. Przygotowałam pismo do pana wójta, tak jak tutaj żeśmy ustalili od naszych zaległych materiałów. Żeśmy otrzymali pismo od pana wójta, każdy z nas. Przeczytam. Pan Marcin Czerniec, wójt gminy Kamień Ząbkowicki, dotyczy pisma numer. Powołam się na numer pisma z 9 maja. I następnie zaznaczamy zdanie odrębne radnego Dominika Prekory. I zaczynamy. Komisja rewizyjna, powołując się na zapisy wyżej wymienione w piśmie, nie podziela poglądu, że przedstawione materiały spełniły jej oczekiwania, a także informacje, że dokumenty, o które prosi, wychodzą poza przyjęty harmonogram pracy komisji. Powołując się na artykuł 18a punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, nagle się jest dziennik ustaw, komisja rewizyjna apeluje po raz kolejny o otrzymanie materiałów i lub wyjaśnień pisemnych związanych z tematami, które prosiła we wcześniejszych pismach i do których do niej się żadnego nie otrzymała. Do zaległych dokumentów, o które prosimy, należą poniżej wymienione punkty, wszystkie zachowane w tematyce planu pracy komisji. Pierwsze, przedstawienie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie PGM-u. Czy taki plan został już opracowany, bo proszę o podanie przedłużenia do terminu wykonania zadania. Punkt drugi, prośba o dostarczenie kserokopii umowy na dokumentację techniczną hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. Punkt trzeci, prośba o dostarczenie kserokopii umowy i aneksu z firmą, która w zakresie umowy ma nagrywanie komisji stałych Rady Gminy. Punkt czwarty. Prośba o dostarczenie kserokopii faktur z namocowi podczas wyjazdu służbowych wójta gminy w 2015 roku. Punkt piąty. Prośba o wyjaśnienia dotyczące rejestru samochodu służbowego wójta gminy, w szczególności informacja dotycząca rozpisanych kilometrów oraz przyczyn wyjazdu. Punkt szósty. Prośba o uzupełnienie informacji dotyczącej umów na promocję gminy, w szczególności umowy. Znowu są wymienione te 6 umów. Prosimy o dostarczenie wyżej wymienionych materiałów w terminie do 6 czerwca do Biura Obsługi Rady Gminy oraz obecność wójta gminy lub osób oddelegowanych na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w miesiącu czerwcu. Dobrze, uwagi mamy Państwa. Ja rozumiem, że to Państwo podpisujecie to pismo. My nie podpisujemy, to Pani Przewodnicząca wysyła pismo. A na samym górze ja było napisane, że jest, że Pan ma... Komisja Rewizyjna jest napisane, że zadanie odrębne ma... Pan radny Dominik Krekor. Jakieś pytania jeszcze w sprawach różnych Państwo mają? Nie. A co to ma za protokół? Kiedy jest planowane posiedzenie komisji? Jeszcze to pierwsze. Nie mamy jeszcze terminu na czerwiec. Chyba, że Pan ma jakąś propozycję, to się może... Nie, tylko żebyśmy wiedzieli mniej więcej. Znaczy też nam ciężko w sumie, ciężko planować. Zawsze nie możemy jakby planować chyba do 6 każdego miesiąca, dlatego że pani Marta jakby do 6 ma dopiero materiały, które mają na komisję spływać, więc jeżeli ona do 6 ma później ten termin jeszcze 7 dni, żeby zwołać komisję, no to jest, że ta komisja tak i tak w połowie miesiąca mogłaby najwcześniej być. Tak, bo chodzi o to, żeby ten kalendarz był trochę wcześniejszy, bo na przykład teraz jeszcze nie otrzymałem zaproszenia, chyba nikt z Państwa nie otrzymał zaproszenia na sesję. Nie. Mam sesję planowana na 30 prawdopodobnie, a 30 przyszło już zawiadomienie lokalnej grupy działania o owalnym zebraniu członków w Ziębicach. Także, to może na 30, bo ja z tym, że to jest o godzinie 13 i sesja planowana była na 10, to uważam, sesję należałoby przyspieszyć na 9. Bo o ile się orientuję, to i przewodniczący, i wiceprzewodnicząca są członkami lokalnej grupy działania, tak żeby nie było tak, że nie będziemy uczestniczyć w posiedzeniu. Ja też zgłoszę na przykład to, co Pan mówił, bo tak zawsze robiłam i zrobię, do Pani Marty, że 20 na przykład są wybory, ważne jest w banku o 10, to bez poniedziałek wyjątkowo, i też zgłoszę, tak. Tutaj nie tak są jakieś prywatne sprawy. Tak samo tutaj, przecież... W Ziębicach jest ważna sprawa. Ale wie Pan, nawet jeżeli jest to prywatna, bo pamiętam kiedyś dawno... No należy to brać pod uwagę. No powinno się brać, bo jeżeli przecież nikt nie jedzie na Baje Bongo, nie? Za przeproszenie. A może też jechać. Może też jechać i 3 dni siedzieć. Później zakończymy komisję i wtedy coś tu sobie porozmawiamy.
Pani Marta przygotowała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział brali Marta Sypusz, przewodniczący, Maria Kacik, zastępca, Dominik Rykora, członek, Lucjan Kober, członek nieobecny, Edward Szumi, członek. Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna opracowała opinię z realizacji budżetu za 2015 rok. Na podstawie dokonanej celowości oceny realizacji budżetu Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium budowy gminy Kamieniec-Okolicki. Za udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym opowiedziało się 4 radnych, 1 radny nieobecny. Nie było głosów przeciw. Na tym protokół zakończono podpisy członków komisji. Tak, i teraz właśnie to co rozmawialiśmy przed rozpoczęciem komisji, tak? Że stałe komisje oświaty i komisja budżetu myślę, że to powinno być tylko na zasadzie przedstawienia to, co przedstawił skarbnik, prawda? Bo przedstawił to, natomiast już chyba tam... Tylko, wie pan, jeżeli byśmy rzeczywiście mieli się sugerować tym, że na początku miałaby być budżet... Nie, tu nie chodzi o kolejność teraz, to nie chodzi mi o kolejność, tylko że teraz mając już stanowisko komisji rewizyjnej, mając stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, to tylko uważam, że to powinna być informacja bez jakiegokolwiek stanowiska. No nie wiem, może komisja budżetu będzie miała chęć jakoś tam przewodniczący może mieć. To znaczy wypracowania stanowiska komisji. Wydaje mi się, że nie. Proszę. Tym bardziej, że to nasze ogólne, co będziemy podpisywać, ja będę podpisywać ten cały protokół, no to musi iść do Rio, zanim to, żeby ludzie to ja nie wiem, jakieś historie zrobione. Nie, no to już jest stanowisko, to już... Nie, no ja myślę, że jest nie będzie. Zresztą tak jak tutaj pan skarbnik mówił, nasze jest wiążące, najważniejsze. Konieczne. Konieczne, ale i najbardziej. Muszę sobie się podbudować. Jeżeli nie ma pytań, to... Dzięki.